Szczęść Boże, jest na Zembrzuska, czas na informacje dnia. Zapraszam. Platforma Obywatelska podsumowuje wczorajszy marsz w Warszawie. Mówi o wielkim sukcesie frekwencyjnym i mobilizacji przed wyborami. Wydarzenie niekoniecznie przełoży się jednak na wynik wyborów. Sam marsz nie obył się bez kontrowersji. Uczestnicy pochodu wznosili wulgarne hasła i transparenty. Ulicami Warszawy przeszli zwolennicy totalnej opozycji. To był antyrządowy marsz organizowany przez lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Podnieśliście głos za demokracją, żeby nie umarła mimo codziennych zamachów PiS-u, Kaczyńskiego i tej władzy na jej fundamenty. Jednak już sama organizacja marszu i możliwość zaprotestowania przeciwko obecnej partii rządzącej przeczy tej tezie, wskazuje poseł i wicerzecznik PiS Urszula Rusecka. To tylko udowadnia to, że żyjemy w demokratycznym, wolnym kraju. Każdy ma swobodę wypowiadania się, swoich myśli. Już jakby odchodząc od treści, które tam wybrzmiewały na tym marszu. A treści były co najmniej kontrowersyjne. To tylko kilka przykładów. Wulgarne okrzyki uczestnicy marszu podnosili już na stacji metra. Później także w trakcie samego pochodu. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka usprawiedliwia takie hasła. Czasem zdarza się, bo ludzie są źli. Ludzie mają prawo powiedzieć, że ta władza ich oszukała, że drożyzna, inflacja, ale przede wszystkim to dzielenie Polaków to jest zasługa Kaczyńskiego. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie było żadnych rat, nie było żadnych incydentów. Oczywiście staraliśmy się i to podkreślaliśmy, żeby nie było żadnych wulgaryzmów, nie było ich ani ze sceny, ani w przemówieniach. Odpowiedzialni politycy, dużo ludzi, którzy reprezentowali swoje środowiska. Bardzo pozytywny marsz i myślę, że ten symbol, czyli to biało-czerwone serduszko, ono też złagodziło obyczaje. No to spójrzmy jeszcze raz. To sugestie co do śmierci prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i parodia jego uroczystości pogrzebowych. Ostatnia droga prezesa! Te mowy nienawiści powtarzały nawet dzieci zachęcane przez swoich opiekunów. PiS do piekła! PiS do piekła! PiS do piekła! Lider PO sam antagonizował wyborców opozycji i partii rządzącej. Rządzą nami ponurzy faceci z kompleksami, którzy nienawidzą kobiet, nienawidzą młodych ludzi, nie kochają dzieci. A chwilę później deklarował, że do wyborów idzie nie tylko po władzę. I po to, żeby w konsekwencji pojednać polskie rodziny. Ślubuję wam! Organizatorzy marszu przekonują, że w wydarzeniu wzięło udział 500 000 osób. Nieoficjalnie policja oszacowała liczbę uczestników na 100-150 tysięcy osób. Pamiętajmy o tym, w marszu brali udział, którzy są od wielu lat związani z Platformą Obywatelską, związany z KOD-em. To nie były osoby przypadkowe, to nie były osoby nowe. Podkreśla socjolog Grzegorz Wiński, wczorajsza mobilizacja wyborców opozycji niekoniecznie musi przełożyć się na wynik wyborczy, wskazuje socjolog dr Jerzy Żurko. Ta mobilizacja będzie zachodziła w dwie strony, to znaczy mobilizacja opozycji oraz mobilizacja środowisk związanych z koalicją rządzącą. Rzecznik rządu poseł Piotr Müller przekazał, że póki co Prawo i Sprawiedliwość nie planuje organizacji podobnego marszu. My realizujemy te dotychczasowe działania, a zresztą nasi posłowie, ministrowie biorą udział w licznych spotkaniach w Polsce w ramach trasy dotrzymanego słowa. Póki co we wszystkich sondażach wciąż prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca w ramach prekampanii wyborczej złożyła już kilka obietnic, m.in. waloryzację świadczenia 500+ do 800 zł, bezpłatną autostradę oraz darmowe leki dla szerszego grona odbiorców. W tym miesiącu PiS zorganizuje drugą konwencję wyborczą, na której przedstawi kolejne propozycje programowe. Demonstracja zorganizowana przez Donalda Tuska to powód do refleksji dla innych, mniejszych partii opozycyjnych. Lider PO pokazał, że chce podporządkować sobie wszystkie siły polityczne, aby obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Niedzielny marsz pokazał skuteczność partyjnych struktur Platformy Obywatelskiej. Większość autobusów, które przyjechały do stolicy, były zorganizowane przez polityków partii i wypełnione jej działaczami. Wspaniała frekwencja, świetna atmosfera, dobre emocje i czuć zwycięstwo. I ludzie chcą tego zwycięstwa i pokazują, że to jest możliwe. Na marszu zwołanym przez Donalda Tuska pojawili się ostatecznie liderzy mniejszych partii opozycyjnych, którzy początkowo nie chcieli wziąć w nim udziału. Przekonują, że zmusiły ich do tego plany powołania Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. To, co się stało wczoraj, no, będzie taką kulą śniegową, która spowoduje, że opozycja będzie miała szansę na to, by wygrać jesienne wybory parlamentarne. To był marsz, który pokazał emocję społeczną, która dzisiaj w Polsce jest i Polacy jasno wyrazili swoje zdanie. Do tłumu oprócz liderów Platformy przemówił tylko postkomunista Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Z kolei liderzy tzw. Trzeciej Drogi Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz nie zostali dopuszczeni do głosu. Sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski uważa, że właśnie tego oczekiwał Donald Tusk. Zostali wchłonięci przez Donalda Tuska i po raz kolejny będą tli wyłącznie tylko dodatkami do Koalicji Obywatelskiej. Politycy Platformy nie ukrywają radości z podporządkowania sobie tak zwanych przystawek. Cieszę się, że przyszła ta refleksja ze strony Szymona Hołowni, który na początku dosyć sceptycznie patrzył na ten marsz, a później się pojawił. Na niedzielnym marszu część uczestników domagała się wspólnego startu opozycji. Podobne okrzyki pojawiły się w innych częściach Polski na wydarzeniach zorganizowanych przez Platformę Obywatelską. Marsz pokazał, że Donald Tusk nadal chce wspólnej listy opozycji, ale na jego warunkach, przy pełnym podporządkowaniu liderów mniejszych partii. Postawił ich pod ścianą, analizuje profesor Marcin Szewczak. Próbowali pokazywać się, że gdzieś tam są na tym marszu, ale tak naprawdę no, nie zostali wezwani do tego wspólnego wystąpienia z Donaldem Tuskiem i tutaj należy uznać, że zostali przez niego potraktowani jako takie te przystawki. Czasu na stworzenie wspólnej listy opozycji jest jednak coraz mniej. Pytanie, czy marzenie Donalda Tuska o połączeniu wszystkich sił zaakceptują wyborcy? Głos oddany na kogoś z PSL-u może zapewnić poparcie dla skrajnych liberałów czy lewaków. Polska uchybiła swoich zobowiązań członka Unii Europejskiej, orzekł Trybunał Konstytucyjny Unii Europejskiej. Zdaniem TSUE polskie ustawy dotyczące sądownictwa z 2019 roku łamią unijne prawo. Rządzący zwracają uwagę, że Bruksela kolejny raz wykracza poza swoje kompetencje. Komisja Europejska w kwietniu 2021 roku wniosła przeciwko Polsce skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bruksela stwierdziła, że nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw z grudnia 2019 roku narusza unijne prawo. Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej unijni urzędnicy mają rację. Polska uchybiła zobowiązaniom, które na nie ciążą na mocy artykułu 19 ustęp 1 akapit 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy, które zakazywały sędziom podważania statusu innych sędziów powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę według nowych przepisów. Zdaniem TSUE zakaz uderza w niezawisłość i niezależność sędziów. Trybunał uznał też, że nieistniejąca już Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie była niezależnym sądem. Ta sprawa już, tak jak mówiłem, no już nie ma większego znaczenia prawnego, tak? No bo dotyczy zmiany, która już jakby z porządku prawnego została usunięta. Niemniej jednak za te historyczne zmiany Polska cały czas płaciła kary. Przypomina radca prawny Piotr Żyłko. Jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy jedna z sędziów TSUE jednoosobowo podjęła decyzję o nałożeniu kary finansowej na Polskę 1 000 000 euro dziennie za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. Przed kilkoma tygodniami kara została zmniejszona o połowę. Jednak w sumie Bruksela naliczyła Polsce 2,5 miliarda złotych. Wyrok kończy ten temat, zwraca uwagę rzecznik rządu Piotr Miller. W jakimś sensie zamyka to o tyle sprawę, że zamknie to w jakiejś części sprawy, jeżeli chodzi o kwestię naliczenia kar w tym obszarze.
Rząd kar nie płacił, jednak unijni urzędnicy część należności potrącili już Polsce z należnych jej środków unijnych. Tak samo będzie z resztą kary. Wyrok TSUE to klęska rządu, słyszymy od opozycji. Nie było w historii Polski takiego rządu, który zamiast przywozić pieniądze z Unii Europejskiej, do budżetu Unii Europejskiej te pieniądze całymi wagonami wwoził. Zgodnie z tym, co powiedział chociażby pan premier Morawiecki, reforma się nie udała i zawiodła także tych, którzy oczekiwali reformy wymiaru sprawiedliwości. W wyroku TSUE czytamy, że kontrola państw członkowskich w zakresie przestrzegania zasad państwa prawa, skuteczności ochrony sądów i niezależności sądownictwa należy w pełni do kompetencji Trybunału. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny orzekł w październiku 2021 roku, że najważniejszą wykładnią prawa w Polsce jest ustawa zasadnicza. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że TSUE wkracza w kompetencje, których nie posiada. Jeśli posiada, to niech mi ktoś pokaże, z których literalnie zapisów traktatów europejskich wynika, że TSUE ma prawo orzekać, decydować o organizacji ustroju sądownictwa krajów członkowskich, w tym Polski. Rząd częściowo ugiął się przed Brukselą, zapisując w Krajowym Planie Odbudowy kolejne zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Parlament przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która zakłada m.in. przeniesienie spraw dyscyplinarnych sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ustawa wprowadza też tzw. test niezawisłości sędziego. Przepisy utknęły jednak w Trybunale Konstytucyjnym. Ze względu na wewnętrzny konflikt sędziowie odsuwają w czasie kluczowe rozstrzygnięcie. Że to jest niedopełnienie obowiązków ze strony sędziów, którzy nie zbierają się w innych sprawach. Oczywiście to jest ich obowiązek. Różnica zdań nie przeszkodziła jednak sędziom zebrać się w pełnym składzie w miniony piątek i rozstrzygnąć spór kompetencyjny między prezydentem i Sądem Najwyższym w sprawie prawa łaski. Kolejne posiedzenie Trybunału w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zaplanowane jest na 27 czerwca. Komisja Europejska przedłużyła zakaz importu z Ukrainy produktów rolnych, ale tylko do połowy września. Bruksela dała też zielone światło dla uruchomienia rządowych dopłat do kredytów o wartości 1,5 miliarda złotych. Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika będzie przedłużony do połowy września. Będzie obowiązywał w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Unijny zakaz zastąpi wprowadzone przez państwa graniczące z Ukrainą krajowe ograniczenia związane z niekontrolowanym napływem zboża. To jest dobra informacja, chociaż nie jest tak, jak myśmy apelowali i wnioskowali, bo myśmy chcieli do końca roku. Jest to na tą chwilę do 15 września, no ale myślę, że jest to dalszy czas na to, żeby rozmawiać z Unią Europejską. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że Polska będzie negocjowała z Komisją Europejską możliwość rozszerzania listy produktów objętych zakazem. Chodzi m.in. o owoce miękkie. Komisja Europejska wyraziła równocześnie zgodę na rządowe dopłaty do kredytów dla polskich rolników. Kredyt 2% i dopłata z budżetu państwa, bo to trzeba bardzo mocno podkreślać, z naszego budżetu państwa około 1,5 miliarda. Złotych. Bruksela zgodziła się też na uruchomienie wsparcia dla rolników, którzy sprzedawali lub będą sprzedawać pszenicę i grykę od 15 kwietnia do 30 czerwca tego roku. Stawka pomocy wyniesie 2200 zł do hektara i będzie obowiązywała do 14 maja. Po tym terminie będzie zwiększona do 3025 zł. Opozycja nie zamierza zgłaszać swoich kandydatów do Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów na Bezpieczeństwo Polski. Zgodnie z nowelizacją ustawy, którą złożył prezydent, w komisji mają zasiadać eksperci, a nie politycy. To rozwiązanie ma zagwarantować obiektywne zbadanie rosyjskich wpływów w Polsce. Na początku zeszłego tygodnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na podstawie której powstanie Państwowa Komisja do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów na Bezpieczeństwo Polski. Zdecydowałem się na podpisanie ustawy. Końcem tygodnia prezydent złożył jej nowelizację. Cały szereg przepisów, które w tej ustawie regulują dodatkowo
albo zmieniają te zagadnienia, które wzbudzają największe kontrowersje. Poprawki zakładają, że w komisji nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, tylko eksperci, a odwołanie się od decyzji komisji będzie kierowane do sądów powszechnych, a nie do sądów administracyjnych. Z ustawy zostaną ponadto usunięte tzw. środki zaradcze nakładane na osoby podejrzane o działanie pod rosyjskim wpływem, czyli na przykład zakaz sprawowania funkcji publicznych. Pierwotne rozwiązania budziły kontrowersje i sprzeciw opozycji, która przekonywała, że komisja będzie wykorzystywana przez partię rządzącą do ataku na Donalda Tuska. Postanowiłem zrobić krok, który będzie swoistym sprawdzam, także wobec uczestników naszej sceny politycznej. I to zarówno z obozu rządzącego, jak i z opozycji. Mimo proponowanych zmian opozycja nie zmienia zdania i nadal bojkotuje komisję. Mówię to w imieniu Lewicy. My w tym bagnie pływać nie będziemy. Będziemy głosować przeciw wszystkiemu i tak jak głosowaliśmy przeciwko tej ustawie i złożyliśmy wniosek o uchylenie tej ustawy. Wszyscy wiemy, że jedynym celem tej komisji jest wyeliminowanie Donalda Tuska. Prezydent stoi na stanowisku, że obiektywne zbadanie rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski w kontekście wojny za naszą wschodnią granicą jest potrzebne. Co do tego partia rządząca i opozycja są zgodne. Zamieszanie wokół powołania komisji wpisuje się jednak w kalendarz wyborczy, wskazuje politolog Piotr Siekański. I jeśli tylko opozycja będzie w stanie wykazać jakąś słabość, jakiś błąd, jakieś potknięcie ogólnie pojętego obozu rządzącego, wtedy będzie takie słabości punktować i za taką słabość uważa podpisanie pierwotnej ustawy o powołaniu tej komisji. Ustawa w swoim pierwotnym kształcie weszła już w życie, nakłada więc uprawnienie i obowiązek, wskazywał poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Z jednej strony uprawnienie dla klubu do zgłaszania kandydatu do komisji, z drugiej strony na Sejm wyboru składu osobowego komisji. Niewykluczone, że Prawo i Sprawiedliwość przychyli się do jeszcze nieprzyjętej przez Sejm prezydenckiej nowelizacji i zgłosi do komisji ekspertów. W tym momencie komisja tak czy inaczej główny cel realizuje, czyli wyjaśnianie wpływów rosyjskich. Ustawa weszła w życie 30 maja. Kluby parlamentarne mają 14 dni na zgłoszenie kandydatów do komisji, a więc do 13 czerwca. Po tym terminie Sejm powinien wyłonić zespół i komisja teoretycznie powinna rozpocząć pracę. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła dziś posiedzenie, dwudniowe posiedzenie, na którym zostanie podjęta decyzja, co dalej ze stopami procentowymi. Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe, by zahamować drastyczny wzrost cen. Dziś inflacja spada, jednak ceny wciąż rosną, lecz w mniejszym tempie. Mimo to Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się jeszcze na obniżenie stóp procentowych, czego oczekują Polacy. Od września minionego roku utrzymują się na tym samym poziomie, czyli 6,75%. Zdaniem ekonomistów na razie nic nie wskazuje na to, że RPP na obecnym posiedzeniu obniży stopy procentowe. Myślę, że jeszcze nie, bo Rada Polityki Pieniężnej jest organem, który działa przemyślanie i ten miesiąc jeszcze powinna przeczekać. Mówił ekonomista Paweł Dołkowski. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju bieżącego roku inflacja spadła do 13%. Może to pociągnąć za sobą wyraźny spadek inflacji bazowej, która w kwietniu obniżyła się zaledwie o 0,1 punktu procentowego. Być może dalsze utrzymywanie się takiej sytuacji na rynku gospodarczym doprowadziłoby do podjęcia decyzji o obniżeniu stóp procentowych, zaznacza ekonomista. Jeżeli nie będzie żadnych perturbacji w gospodarce, myślę, że następne posiedzenie, czyli jeżeli w przyszłym miesiącu postanowiliby się zebrać członkowie Rady, to by był ten dobry moment, kiedy można by było już rozważać pierwsze ruchy i pierwsze decyzje obniżające. Dotychczasowe działania Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego były krytykowane przez opozycję. Jak mówi ekonomista dr Krystian Mieszkała, niesłusznie. Trudno oceniać działania NBP, ale z pewnością komentarze, które były kierowane pod ich pracą, no były, miały podstawy polityczne, a nie merytoryczne. Zatem widzimy, że działania Rady Polityki Pieniężnej były skuteczne, ponieważ inflacja spada. Wysokie stopy procentowe gwarantują osobom dysponującym oszczędnościami ochronę kapitału. Nie są one jednak dobrą informacją dla osób posiadających kredyt.
Na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.